Trenerze, zacznijmy od może najmniej przyjemnych rzeczy na chwilę obecną, czyli troszkę podsumujmy chronologicznie, co się działo w ostatnim czasie. Teraz akurat przerwa spowodowana meczami kadry i zgrupowaniami, ale na początek Puchar Polski. Już wiem, że nie chcemy trochę o tym myśleć i wyrzucić to z głowy, ale znalazł trener jakiś klucz, co tam może nie zagrało, dlaczego tak wyglądaliśmy, a nie inaczej w tym meczu z Treflem? Oczywiście zawsze tłumaczą się winni. Zagraliśmy słaby mecz, szczególnie drugą połowę zupełnie wyłączył nam się prąd, jakby ktoś nam wtyczkę wyjął. Stanęliśmy szczególnie w ataku, te 9 punktów zdobyte w trzeciej kwarcie mówią wyraźnie o tym, że nie mieliśmy odpowiedzi na agresywną, mocną, fizyczną grę Trefla. Ja tutaj troszkę, my nie mówimy głośno o jakichś naszych problemach, ale były. Andy zgłaszał problemy już wieczorem, problemy żołądkowe. Przed samym meczem też trzeba było się ratować jakimiś tabletkami. I to też zaważyło na całym zespole. Tak? Wiemy, że idzie, jest naszym głównym rozgrywającym, duża energia od niego idzie. I małe te rzeczy doprowadziły do tego, że ta druga połowa była katastrofalna, taka do zapomnienia. Oczywiście idziemy do przodu, jak najszybciej zapomnieliśmy o tym meczu. Myślę, że teraz już jesteśmy na zupełnie innym etapie, no ale dobrze, nie wracamy do tego. Było to szkoda, bo kolejny rok nam się tutaj nie udaje, ten występ w Pucharze Polski. Mam nadzieję, że i żyję tą nadzieją, że w następnym roku będzie dużo, dużo lepiej. Czy ten obóz w Cetniewie pomógł trochę zapomnieć o tym pucharze i scalić drużynę, bo przed tym obozem rozmawialiśmy i wiemy, jakie były plany na ten kamp, ale czy teraz po tym kampie może trener powiedzieć, że faktycznie to się udało i widać, że jest nowa energia, baterie są naładowane i zespół jest gotowy na tę najtrudniejszą część sezonu? Przede wszystkim zawodnicy po Pucharze Polski dostali kilka dni wolnego, bo to należało się wszystkim, żebyśmy od siebie odpoczęli, żebyśmy się nie widzieli bodajże przez 3 albo 4 dni. Żeby każdy zajął się swoimi prywatnymi sprawami i tam we własnym rodzinnym gronie opłakiwał tą porażkę w Pucharze Polski. I postanowiliśmy tutaj z całym sztabem trenerskim, że chcemy się spotkać na krótkim kampie w ośrodku przygotowań olimpijskich w Cetniewie. Myślę, że to był bardzo, bardzo dobry pomysł. Oprócz tego, że zajęliśmy się tylko pracą nad koszykówką, skupiliśmy się tylko na sobie, to dodatkowo mieliśmy nowego zawodnika, który zaczął z nami trenować, był na tym kampie, super się wpasował. Myślę, że to był bardzo, bardzo dobry pomysł, bo teraz patrząc na to, jak zespół trenuje, bo już trenujemy w Szczecinie, myślę, że ta energia z tamtego krótkiego kampu przekłada się na to, co widzę na treningach i to jest bardzo, bardzo budujące i to, że tak powiem, uświadamia mnie w tym, że to był bardzo dobry pomysł, żeby tam pojechać i ze sobą pobyć. Naładowaliśmy baterie, jesteśmy pełni energii. Każdy trening udowadnia mi, że idziemy w dobrą stronę, że jest dobra energia. Oczywiście nie mogę się doczekać, żeby się to przełożyło na parkiet, na mecze ligowe. No już w najbliższą sobotę mamy wyjazd do Lublina. Ja mam nadzieję, że już tam pokażemy, jak przepracowaliśmy ten okres. Tak jak trener wspomina, dołączył do nas Michale Kaiser, nowy zawodnik. Jakby mógł trener trochę opowiedzieć o tym, jak to się stało, że taki gracz trafił do Kinga Szczecin, no bo jest to zawodnik, który CV ma imponujące. No i czego trener przede wszystkim od niego oczekuje na tym etapie? No, krótko penetrowaliśmy rynek cały czas zawodników, którzy byli dostępni. Ta sytuacja potoczyła się bardzo szybko, to znaczy zawodnik dostał zielone światło z klubu z Turcji, że może odejść. Ze względu na to, że zespół już chyba nie ma szans na utrzymanie, przegrywają cały czas, zła atmosfera, każdy mógł sobie znaleźć klub i sobie odejść. I dostaliśmy propozycję, nie tylko my, bo większość zespołów. Zaproponowaliśmy, bo nie było nas stać na zawodnika w takim, że tak, wymiarze finansowym, jakim on oczekiwał i agent. Powiedzieliśmy, co możemy z naszej strony i z tego, co wiem, to część kontraktu zapłacił były zespół, część kontraktu my, czyli taka sytuacja win-win, nawet trzy razy win, bo każdy wygrał, jeszcze zawodnik, były klub i obecny klub.
i jest z nami. Czego oczekujemy? Oczekujemy od niego dużej mobilności na pozycji 5, może zagrać też na pozycji 4. Bardzo, bardzo mobilny, rozumiejący grę zawodnik, wie jak zagrać w różnych sytuacjach przeciwko różnym obronom pick and rollowym, to jest dla mnie ważne. Też dał bardzo dobrą energię do zespołu, bo to co reszta zespołu trenowała i chciała się pokazać, to naprawdę nie wiem jak to długo potrwa, tak? Ale na razie trwa i ta chwila niech trwa jak najdłużej. Będzie troszeczkę, wiadomo, taktyki, dużo dostał teraz informacji i ataku, i obrony. Próbuje się odnaleźć w tym zespole, ale myślę, że tylko czas będzie grał na jego korzyść, na naszą korzyść i pokaże, że to był nasz ważny strzał na rynku właśnie transferowym i cieszę się, że taki zawodnik do nas dołączył. Trener mówił o tym, żeby to była sytuacja 3 razy win, a ja bym się pokusił na to stwierdzenie, że 4 razy win, bo nie wiem, czy na przyjściu takiego zawodnika do naszego klubu nie skorzysta też Morris Udeze, który będzie miał taką konkurencję z prawdziwego zdarzenia. Też pod... Ja już to powiedziałem o tej energii i niektórych zawodników to nawet nie poznaję na treningach, jak trenują i jaką mają energię. I wśród tych zawodników jest między innymi właśnie Morris, który gdzieś tam nam w pewnym okresie miał taki słabszy okres, jak i my oczywiście, i to nas to niepokoiło, natomiast teraz wygląda na treningach rewelacyjnie i ja myślę, że to się przełoży na jego występy podczas meczów. Żeby zamknąć temat Kaja, czy trener myśli, że to jest zawodnik, który już w meczu z Lublinem może pokazać nam pełen swój potencjał, czy to może być taka sytuacja jak z Alexem Hamiltonem w tamtym sezonie, że trochę na tę najlepszą twarz Aleksa czekaliśmy. No i tutaj, że tak powiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie, nie wiem. Okay. Może być rewelacyjnie, może być słabo, może być różnie, możemy czekać, aż będzie to tak jak z Aleksem, ale myślę, że potencjał jest ogromny i mam nadzieję, że już może jak nie cały swój występ, to jakieś małe wstawki w tym meczu w Lublinie i jego będą. Jak jesteśmy już przy tematach transferowych, no to ja będę głosem tych wszystkich dziennikarzy, którzy zawsze na konferencjach prasowych trenera o to pytali, a tych konferencji ostatnio przez przerwy nie było, więc ja zapytam, czy coś tutaj jeszcze transferowego w Kingu Szczecin się dzieje? Dostajemy cały czas oferty z dnia na dzień. Oczywiście wszystkie analizujemy, rozmawiamy. Jak będzie, nie powiem. Mamy jeszcze na to, powiedzmy, dziś jest 29, to mamy od jutra 17 dni na to, żeby zakontraktować zawodnika. Nie mówimy tak, nie mówimy nie, jesteśmy aktywni, może być to w przyszłym tygodniu, a może być to na ostatnią chwilę 17 marca. Trenerze, jeszcze przy tej okazji przerwy od rozgrywek ligowych chciałbym zahaczyć o temat reprezentacji Polski, no bo to nie jest też tajemnica, że trener razem z trenerem Majcherkiem byliście na zgrupowaniu z kadrą, która przygotowuje się do tych mistrzostw Europy, które w wakacje się odbędą. Jest zadowolenie z tej grupy, która przyjechała na to zgrupowanie? Czy może szukacie czegoś więcej? Jak wrażenie? Odpowiem tak, że jesteśmy zadowoleni, ale dalej szukamy. Bo ja z tej grupy, bo to kolejnych 16 zawodników powołałem, niektórych już drugi raz, tych samych są w okienku listopadowym, natomiast niektórych pierwszy raz widziałem. Zacznę od tego, że to był rewelacyjny pomysł, żeby coś takiego zrobić, bo ja, zajmując się tą seniorską koszykówką, jestem tak skupiony na przeciwnikach naszych i w BCL-u i w lidze, że tak naprawdę nie mam czasu na to, żeby oglądać te młodzieżowe rozgrywki i patrzeć, czy pierwszą, czy drugą ligę, jak chłopaki grają. Mogę tylko w suche statystyki, ale żeby poznać człowieka, żeby z nim porozmawiać, żeby zobaczyć, jak trenował, to myślę, że to rewelacyjny pomysł. Z każdym z chłopaków porozmawiałem, z każdym miałem okazję potrenować i to jest dla mnie nowe doświadczenie. Fajna, dobra energia od nich idzie, bo z tej energii myślę, że możemy coś zrobić. Oczywiście zupełnie inny poziom U20 niż seniorski, bo seniorom powiem to. Natomiast tutaj trzeba troszeczkę więcej cierpliwości, wrócić, że tak powiem, do podstaw i z każdym z chłopaków pracować i pokazywać, gdzie mamy swoje przewagi, nad czym powinniśmy jeszcze pracować, żeby udoskonalić pewne elementy, ale fajnie, bo mam takie feedbacki od trenerów, od zawodników, że naprawdę bardzo im się podoba, że kontakt i tak dalej. Ja myślę, że też dla nich to jest taka mobilitacja, pracowanie ze sztabem, który zdobył w tamtym roku Mistrzostwo Polski, czyli z Maćkiem i ze mną, i dla nich to też jest jakieś wyróżnienie. Co do mistrzostw, ciężko mi powiedzieć, co zrobimy, bo tam jest naprawdę duża konkurencja.
nie znam siły innych zawodników. Z tego co wiem, to Serbowie czy Francuzi mają, chociażby grający w naszej grupie, mają zawodników, którzy już niedługo będą wydraftowani do NBA, czyli mówimy naprawdę o dużej skali talentu tych zawodników i tutaj będzie na pewno ciężko, natomiast no, ja myślę, że własne ściany, duża energia, duży entuzjazm naszego zespołu pozwoli nam powalczyć także z tymi zespołami o zwycięstwo. Dobrze, no to teraz chronologicznie, jak na początku wspominałem, zaczynaliśmy od Pucharu Polski, to teraz ten najbliższy rywal, Polski Cukier Start Lublin, drużyna, z którą my tu przegraliśmy w Szczecinie, co prawda 4 punktami, więc można to jak najbardziej odrobić. Czego ten spodziewa się przed tym meczem, który już za kilka dni Lublina? Zespół Lublina, podobnie jak my, skończył Puchar Polski na pierwszej rundzie, czyli przegrał z Legią Warszawa i pojechał do domu. Nawet zrobił to przed nami, bo to był mecz przed nami, więc też mieli dużo czasu na to, żeby się przygotować, żeby odpocząć, żeby potrenować. Ja myślę, że to, czy nas to zaskoczyli? No, zaskoczyli nas na pewno dużą ruchliwością i dużą swobodą grania pick and rolli, jeśli chodzi o Durhama i o Rayleigh'ego, bo oni są głównymi takimi motorami napędowymi tego zespołu i to nas zaskoczyło i na to sobie nie możemy pozwolić. Na pewno będzie to mecz ważny dla jednej i dla drugiej strony. Mamy taki sami bilans zwycięstw i porażek. Oni mają +4, bo wygrali ten mecz u nas, więc jedziemy tam z chęcią rewanżu. Chcemy zrobić wszystko, żeby wygrać. Przede wszystkim wygrać, a później dopiero myśleć o tym, czy wygrać większą ilością punktów niż 4, albo w ogóle wygrać. Tak? To na pewno będziemy kalkulować podczas meczu. Natomiast no chcemy pojechać, walczyć, pokazać się, że dobrze ten okres przepracowaliśmy, że jest dobra energia, że możemy powalczyć z zespołem, który jest w czołówce, ale też podtrzymać tą naszą pasę zwycięstw na wyjazdach, bo przypomnę, że jedyna porażka to była na początku sezonu przeciwko Dąbrowie Górniczej, chyba 102-100 i to była jedyna i chcemy tą pasę tych zwycięstw wyjazdowych podtrzymać i jedziemy do Lublina po zwycięstwo.